Cześć, witam Was serdecznie. Kontynuujemy dzisiaj cykl odcinków Znaleziska ze Złomowiska. Bardzo wiele miałem od Was pytań, dlaczego tych odcinków nie ma. No niestety, złom to nie jest market, gdzie idziemy i kupujemy to, co nam potrzeba. Złom to jest miejsce, gdzie faktycznie trzeba coś upolować i trzeba chwilę, żeby faktycznie natrafić na coś, co nas zainteresuje. Bardzo często też jest tak, że kupujemy coś, co jest nam niepotrzebne na chwilę obecną, ale mamy pewne plany i liczymy na to, że to się kiedyś może przydać. Takich przydasiów jest bardzo wiele i czasem one wracają z powrotem na złom, ale w zdecydowanej większości jednak się przydają. Jeżeli chodzi o te fanty, które tutaj Wam pokażę, nie wszystkie pochodzą ze złomu, natomiast pozwoliłem sobie na przykład to urządzenie zakwalifikować do tego odcinka z uwagi na to, że stan oraz braki, jakie tu są, myślę, że kwalifikują tą maszynę jako maszynę ze złomu. Można to tak określić. Pokażę Wam bliżej dokładnie fant po fancie, co udało się zdobyć. Nie są to zdobycze jakieś naprawdę takie, które mogłyby zdumieć. No poza tą polerką faktycznie, bo z tej polerki jestem zadowolony bardzo i ona będzie uruchomiona na stalowym warsztacie. Będziemy na niej pracować. Pierw ją musimy oczywiście doprowadzić do stanu używalności, ale o tym za chwilę. Przejdźmy może do fantów mniejszych i pochwalę się Wam, co dokładnie zostało kupione. Ok, to po kolei. Smarownica. Jest to smarownica, która tłoczenie tutaj smaru odbywa się za pomocą kręcenia tego tłoczyska, czyli mamy potężną moc. Na tym gwincie jest naprawdę duża siła, którą możemy wykorzystać do trudno zapieczonych miejsc, gdzie ten smar faktycznie nam nie chce przejść dalej, bo zdarzają się takie sytuacje. Naprawdę bardzo fajna smarownica. Prawdopodobnie dzisiaj ciężko już o taką. Już są troszkę inne konstrukcje, natomiast no jest to ze złomu. Ktoś się tego pozbył. Ktoś uznał, że jest mu to niepotrzebne, a ja wykorzystałem ten fakt i kupiłem, i ona będzie u mnie pewnie no niezbyt często stosowana, ale będzie. Tutaj w środku jeszcze widzimy smar, jest uszczelka. Mam już taką smarownicę jedną i powiem Wam szczerze, że zdarzało się właśnie dokładnie to, o czym mówię, że zdarzały się przypadki, gdzie zwykłe smarownice sobie nie dawały rady, a ta smarownica z gwintem dawała sobie radę bez żadnego problemu. Oczywiście jest to może wolniejszy sposób w eksploatacji, w używaniu, w serwisowaniu maszyn i tak dalej, natomiast bardzo, bardzo efektowny. Pokrętło od zaworu starego, nie mam pomysłu na nie, natomiast tych rzeczy jest na złomach coraz mniej i być może z tego będzie jakaś podstawa do lampy, może, no nie wiem, może faktycznie jakieś pokrętło, kwestia czasu i na pewno to znajdzie swoje zastosowanie. I madełko, taki ścisk powiedzmy, nawet powiem Wam szczerze, nie znam przeznaczenia dokładnie tego. Tutaj mamy pręt, nie wiem, albo tu jeszcze był jakiś element ruchomy, który był kompletem jakby całości. Może tu coś brakuje? Nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast naprawdę, jeżeli chodzi o wagę, to nie zaważyło na cenie ani na wadze, więc trudno było przejść koło tego obojętnie. Aczkolwiek nawet nie mam dokładnie na to, szczerze mówiąc, planu, jak to wykorzystać, ale tak jak mówię, takie właśnie się przydają bardzo często. Nieraz jest tak, że potrzebujemy kawałek ramienia czy kawałek śruby. No tutaj sytuacja powiedzmy z wykorzystaniem tego to już tylko i wyłącznie nasza kreatywność oraz potrzeba chwili, jak ja to nazywam. Oprawka z narzynką. Narzynka chyba M6, o ile się nie mylę, natomiast najbardziej to zależało mi na oprawce. Taką oprawkę ktoś wyrzucił, ona jest w stanie bardzo dobrym. Jest to oprawka starego typu, starej produkcji, a więc, aha, no tutaj brakuje jednej śrubki, ale to żaden mankament, prawda? A oprawka jest, pomimo że mam ich bardzo wiele, to lubię mieć kilka oprawek z uwagi na to, że nieraz jest tak, że pracujemy na różnych średnicach gwintów i potrzebujemy 3-4 pod ręką właśnie gwintowniki bądź narzynki i bardzo często lubię sobie to skompletować i nie zmieniać tych narzynek, tylko używać ich zamiennie już oprawionych w oprawkę. Tutaj mamy
element, który kompletnie nie wiem od czego jest, natomiast jest to stworzeń z tuleją ułożyskowane, więc możemy to wykorzystać do giętarki, czy może do jakiejś innej maszyny, ewentualnie do jakiejś dźwigni. Tak jak mówię, też wszystko zależy od tego, gdzie to użyjemy i jaki będziemy mieli pomysł na to. Natomiast tak samo, to nie zaważyło na wadze, jest bardzo lekkie, natomiast wykonanie czegoś takiego byłoby naprawdę dużo droższe. Dobra, tutaj mamy już, nawet nie wiem jak się to nazywa, olejarka chyba, czy... No ogólnie to jest do tłoczenia oleju, na przykład do skrzyni biegów, bądź do jakichś maszyn, to jest szybkie tłoczenie i powiedzmy do trudno dostępnych miejsc. Może mogą być to mosty w samochodzie dawniej, chyba w polonezach to bardzo często się stosowało właśnie tego typu rozwiązanie. Wlewamy olej i tłoczymy go. Tak jak mówię, też szkoda było przejść koło tego obojętnie. Mam już taką, ale tak jak mówię, niech leży. Kolejny element, wałek. Widać, że to jest konstrukcja, albo ktoś to przerabiał parę razy, stąd tu są dospawane jakieś różne dziwne elementy, albo jest to robione od podstaw w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o sam wał, ułożyskowanie i tak dalej, wygląda fajnie, wygląda dosyć nieźle. Te elementy już tak sobie, natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu dołożone w późniejszym czasie. Tym bardziej, że ten element był praktycznie odcięty przeze mnie, jak widzicie, to było odcięte od czegoś większego, od konstrukcji, która była większa. Tutaj mamy szajbę na pasek, tutaj mamy głowicę do strugania drewna. Ktoś ją przedłużał, jak można zauważyć. Tutaj mamy fragmenty dospawane. No raczej takich rzeczy robić się nie powinno, nie wiem jak nawet z wyważeniem tego i tak dalej. Natomiast ewidentnie ktoś przedłużył, dołożył jeszcze dodatkowo szersze noże, żeby pole robocze, zakres pracy poszerzyć. No ktoś faktycznie, jak widać, potrzebował maszyny o większym polu roboczym i ratował się jak mógł. Natomiast mnie to jest niepotrzebne, aczkolwiek sam wał podejrzewam, że wcześniej czy później może być użyty do jakiegoś projektu. Do jakiego nie mam kompletnie pojęcia, natomiast zakup tego wału to był koszt 25 zł wraz z tą głowicą, więc sądzę, że to nawet nie było się tu nad czym zastanawiać, trzeba było po prostu to wziąć i kupić. Podejrzewam, że jeżeli bym odciął te wszystkie elementy tu dołożone, samą tą głowicę bym sprzedał za kwotę wyższą niż dałem za całość na złomie. No a wartość ma przede wszystkim ten wałek. Ale tak jak mówię, co z tego będzie, jeszcze nie wiem, zobaczymy. No na pewno coś się z tego urodzi. Może wy będziecie mieli jakiś pomysł. Myślę, że coś jeszcze na tym wałku powstanie. A tutaj mamy wisienkę na torcie. Jest to polerka. No już wziąłem w tej chwili kamerę do ręki, ponieważ nie jestem wam w stanie przed kamerą tą maszynę inaczej zaprezentować. Ona jest naprawdę bardzo ciężka. Dźwignięcie tego w ten sposób naprawdę stanowi bardzo duży problem. Nie wsadziłem tego sam na stół. Dzięki temu żurawiowi warsztatowemu udało mi się na stół to włożyć, żeby było wygodniej mi nagrywać i wygodniej mi pokazać wam tą maszynę. Natomiast jest to naprawdę bardzo ciężkie, ale jak widać wszystko, te przekroje, to ułożyskowanie, obudowa, to wszystko jest naprawdę ogromne, ogromne. Nawet te smarownice, zobaczcie jakie są potężne. To jest chyba z 50-60 średnica tutaj. Tak to wszystko wygląda. Te nakrętki, no brakuje tu nakrętki, natomiast mam tą nakrętkę, mam jeszcze podkładkę. Jeszcze nie mam jej fizycznie tu na warsztacie, ale człowiek, od którego mam tą polerkę, obiecał, że, znaczy dzwonił, że znalazł i obiecał, że to na mnie czeka. Jeżeli chodzi o konstrukcję, pokażę wam, bo tak, to nie jest jeszcze kompletna maszyna. Tutaj jak widzicie jest pasek klinowy, czyli ta maszyna wymaga jeszcze tak, stojana, czyli musimy przykręcić na jakiejś podstawie tą maszynę i na dole zamontować silnik. Tutaj mamy tylko przekładnię, nawet jeszcze tam nie zaglądałem, nie wiem dokładnie jak to wygląda. Natomiast tu nie ma silnika, silnik ma być na dole i to będziemy wcześniej czy później realizować. Tutaj mamy taką rozdzielnicę, powiedzmy,
właśnie tego urządzenia, natomiast to jest raczej antyk, raczej do niczego niepotrzebne, niepomocne. Myślę, że nic z tego się wykorzystać raczej nie uda. No bo to nie wygląda. No chyba, że pójdziemy naprawdę po bandzie, pójdziemy w tym stylu takim, żeby zachować te wszystkie elementy i wykorzystać tą skrzynkę. Tak na dobrą sprawę, gdyby ją wyczyścił, wypiaskował, ładnie wymalował, to też by źle to nie wyglądało. Natomiast teraz ciekawostka. To są blachy, które były przykręcone do tego, no do tej podstawy, tak, do tej maszyny. To są blachy obudowy. I teraz tak, zobaczcie na jedną rzecz. Obrócę tą blachę i ona wygląda w ten sposób. Ona jest oczywiście w stanie w takim stanie średnim, że raczej ich nie użyję. Na pewno nie będą one użyte do projektu. Natomiast zwróćcie uwagę, to wszystko jest wygłuszone. Tutaj wszędzie jest gąbka. Dodatkowo jest siatka cięto-ciągniona, wszystko jest zarobione, zaspawane po rogach i to jest wygłuszenie maszyny. To jest wygłuszenie całego silnika, pasa, przekładni i tak dalej, aby zapewnić komfort pracy. Tych blach jest w sumie 4, tak? Tam jeszcze jest, no nie, myślałem, ale w sumie jest z tych blach 4, czyli z każdej strony ta maszyna była w ten sposób obłożona wygłuszeniem. Podobnie ma się sytuacja z tą obudową. To jest zagięte, tą obudowę będziemy robić nową. Raczej będziemy ją robić już bez wygłuszenia, bo wydaje mi się, że to jest przerost formy nad treścią. Tym bardziej, że ta maszyna w moich rękach nie będzie pracowała 8 godzin dziennie. Jeżeli będzie pracowała 8 godzin w miesiącu, to będzie sukces. Natomiast chciałbym ją doprowadzić i chciałbym mieć taką maszynę tutaj do dyspozycji, by móc korzystać z niej podczas polerowania. Jak widzicie, każde urządzenie na warsztacie powoduje, że te moje projekty są bardziej zaawansowane, są ciekawsze. I no nie ma się co dziwić, mamy wtedy dzięki temu większe możliwości pracy, ale również, co najważniejsze, większe możliwości rozwoju, prawda? Bo było, nie było, no prosta maszyna, ale ona również tu powoduje to, że stalowy warsztat w jakiś sposób się rozwija. Ja się rozwijam razem z wami, pokazuję wam, uczę się, w zasadzie uczę się pracy razem z wami. Przecież ja nigdy nie budowałem takiej polerki, no a będzie okazja, tak? No może inne maszyny budowałem, także ogólnie jakiś tam zarys i koncepcja jest, ale tak jak mówię, no tutaj uczymy się wspólnie razem. Może spróbuję otworzyć, nie wiem czy mi się to uda jedną ręką, ale postawię kamerę tutaj i spróbujemy otworzyć obudowę tej polerki. Obraz jest troszkę przepalony, tam jest okno, no ale nie zrobię z tym, słuchajcie, nic, no nie zrobię nic. Aha, odkręcę może, a to nic nie da. Okej. Zwróćcie uwagę, że to wszystko jest wygłuszone tak samo. Tutaj mamy wygłuszenie gąbką. Budowa tego jest dokładnie taka sama, jak w tamtych blach, które wam pokazałem przed chwilą. Natomiast spójrzcie tu do środka. Tutaj mamy przekładnię, widać, że szajba jest na dwa pasy, natomiast tylko na jednej szajbie pasek chodził, bo jest niezardzewiały, drugi jest zardzewiały, także no nie wiem, albo były dwa pasy, albo jeden, nie mam pojęcia, natomiast tak się teraz zastanawiam, jak wymienić pas. Całą maszynę trzeba było rozbierać, tak? Troszkę takie średnie rozwiązanie, powiem wam szczerze. No ale tak chyba ta maszyna jest zbudowana. Nie ma innej możliwości, żeby to zrobić. Tu wszędzie jest filc, popatrzcie. Szok. To wszystko jest wyklejone filcem tu w koło. Tak, żeby blacha, ta obudowa, która jest tam, żeby ona przylegała tu, ale nie drżała, żeby nie powodowało hałasu. Spójrzcie, niby prosta maszyna, ale jak ona jest przemyślana. Powiem wam szczerze, że tak naprawdę początkowo myślałem, że to jest samoróbka, ale zwróćcie uwagę, że to nie jest samoróbka. No ona jest mocno zniszczona, w sensie takim, że tu ktoś widać prał młotem, to wszystko jest zabite. Podobnie tu, prawdopodobnie przy rozbieraniu, może były wymieniane łożyska, a może właśnie był wymieniany pasek, który wymusił rozbieranie tej maszyny, prawda? Natomiast jest to raczej oryginał.
Nie raczej. Jestem przekonany, przecież nikt takich, powiedzmy, obudów tu na tą oś nie robiłby. Nikt by sobie tyle trudu nie zadał, prawda? No, jeżeli chodzi tutaj o obudowę główną, o ten kadłub tej maszyny, no nie jest to odlew, jest to wszystko spawane z płaskowników, z płyt w zasadzie, to są wszystko grube płyty, ale no, tak jak mówię, nie jest to odlew, jest to spawane, aczkolwiek mogła to być jakaś, powiedzmy, mniejsza manufaktura, mogłaby być to jakaś firma mniejsza, która robiła to w taki sposób. Może nieopłacalne było odlewanie, chociaż odlewanie jest chyba zawsze bardziej opłacalne niż spawanie takich elementów. Tak mi się wydaje. W każdym razie to są fanty, które chciałem się wam podzielić z nimi, ale jeszcze jest wiaderko. Jeszcze jest wiaderko i w tej chwili zaglądniemy do tego wiadra. We wiaderku mamy same nity. Może odsunę je troszkę. Będę je wyciągał, tylko muszę coś podłożyć, bo jest dziura. Z uwagi na to, że te worki są dziurawe, będę się starał, no właśnie, to robić tutaj nad pojemnikiem. Tutaj mamy cały worek nitów. Wezmę tylko suwmiarkę, to wam pomierzę i powiem dokładnie, co to są za nity. Ogólnie zapłaciłem za te nity 15 zł, a we wiaderku jest 13 kg. I o, wiaderko jest plastikowe, także wiaderko, czyli waga tego opakowania to jest, powiedzmy, promil. Tutaj mamy nity o średnicy 2 mm. To są takie drobniutkie niciki. No nie mam jeszcze na nie planu, natomiast jestem przekonany, że one mi będą potrzebne nieraz. No jest ich tutaj, nie wiem, no tysiące, parę tysięcy? Nie wiem, tych nitów jest bardzo wiele. Na wagę ciężko mi powiedzieć, ile ma ten worek, natomiast całość ma 13 kg, także możecie sobie uzmysłowić, ile tych nitów jest. Tutaj mamy kolejny worek nitów. Tutaj są już nity troszkę większe i na te nity już miałbym większe zastosowanie. Tych nitów też jest mnóstwo. To jest chyba czwórka, o ile się nie mylę. Tak, to są nity 4 mm, łeb kulisty, długość, nie wiem, ale nieistotne. Nieistotne dla mnie, ponieważ są długie, a więc łatwo takiego nita przyciąć i dopasować do własnych potrzeb. Kolejne, tutaj już troszkę gorzej, bo mamy nity, ale niestety ocynkowane, to są chyba piątki. Natomiast, o, trudno wybrzydzać, tak? Kolejne, o, i tu są fajne nity. Tutaj są fajne nity, to są bardzo fajne nity, bo są fajnej długości. To są też chyba czwórki. No i jest ich naprawdę, jest ich kolejny cały wór, tak? Cały worek. Tutaj mamy jeszcze jedne nity. 9 zł kosztowały te nity. Bardzo małe. Też nie mam na nie za zastosowanie, natomiast tak jak mówię, to jest jeszcze fabrycznie opisane, popatrzcie, fabrycznie jeszcze opisane. Ja podejrzewam, że ta cena jest bardzo stara. Dzisiaj chyba takich nitów za 9 zł by nie kupił. No i jeżeli chodzi o nity pakowane, to byłoby na tyle, natomiast tutaj na dnie mamy jeszcze niemalże pół wiadra nitów przeróżnych, pomieszanych. Od, powiedzmy, takich grubasów fi około 10 mm po mniejsze, prawda? No przeróżne nity. Ewidentnie złom, no po drodze jeszcze jakieś tam zamki się trafiły. Ten jest akurat zepsuty, trafia od razu w złom. Z powrotem. Natomiast widać, że no, ktoś sprzątał, ktoś robił porządki, prawdopodobnie jakaś firma, i uznali, że jest to niepotrzebne. Widocznie zalegało, prawda? Zalegało pewnie parę miesięcy lub lat. Ktoś uznał, że nie ma z tego użytku, więc wyrzuca. Słuchajcie, takie nity tak naprawdę to dzisiaj ciężko szukać ich zastosowanie. Tak, oczywiście te nity się wykorzystuje, natomiast w takich przydomowych warsztacikach, no to chyba tylko po to, żeby tworzyć jakąś imitację, powiedzmy, pracy, żeby jakaś tam, nie wiem, loftowa, industrialna praca, której chcemy zastosować takie nity, żeby ją troszkę ożywić, ten projekt, no to chyba tylko wtedy możemy zastosować tego typu nity. No bo tak naprawdę to dzisiaj mało się ich używa, jeżeli chodzi o takie prace, tak jak mówię, które my wykonujemy, prawda?
no całe praktycznie nitów wiadro, także tu no trzeba to przesortować i chyba trzeba się tym zająć dosyć szybko, ponieważ troszkę jest na dnie wody. Szkoda, żeby te nity rdzewiały, gniły, bo są naprawdę nity w bardzo ładnym stanie. Także ja mam już teraz zabawę na to, żeby te nity przesortować, zająć się tym, żeby one się nie zmarnowały i tyle. Odcinek ten no nieco krótki niestety, natomiast no, co mogłem, to wam pokazałem. Tak jak mówię, najbardziej jestem zadowolony z tej polerki i myślę, że zobaczycie pracę i zobaczycie, jak fajnie się poleruje na tego typu maszynach. Można tu założyć duże tarcze filcowe, z drugiej strony można założyć tarczę szytą ze szmat i naprawdę to polerowanie jest efektywne. No natomiast nie mam w ogóle pojęcia, jaki tu zastosować silnik, jakie zastosować przełożenia, obroty i tak dalej. Jeżeli macie taką wiedzę, jeżeli wiecie mniej więcej, jakiej mocy tutaj silnik by dał radę, to jak najbardziej czekam na komentarze i na pomoc z waszej strony. Ja oscyluję, to znaczy z tego co wiem, to chyba 5,5 kW był silnik fabrycznie. Natomiast kiedyś, w latach, kiedy ta maszyna powstawała, wtedy robiło się maszyny zupełnie inaczej się je budowało, było wszystko przewymiarowane. Podobnie z silnikiem mogło być. Nie chciałbym pakować tak dużego silnika, tak wiem, polerowanie stawia spore opory i faktycznie trzeba do polerowania mieć nadmiar mocy. Natomiast jednak no 5,5 kW to wydaje mi się, że jest to przerost formy nad treścią. Myślę, że no nie wiem, coś koło 3 kW, czy jest taki silnik 3 kW, no 2,2 jest, co jest więcej, koło 4 kW, no nie wiem, bardziej bym tutaj szedł w stronę silnika 2,2 kW. No i może falownik, żeby była regulacja tych obrotów, bo spójrzcie na to, że pomimo, że zastosuję tutaj silnik o pewnych obrotach, które może będą odpowiednie przy tarczy filcowej, powiedzmy 500, natomiast jak założę małą tarczę filcową, te obroty, może obroty, nie obroty, tylko prędkość obrotowa będzie zupełnie inna, prawda? Więc no chyba falownik byłby najwygodniejszą opcją. Tutaj mielibyśmy kontrolę nad pracą, kontrolę nad obrotami, płynną kontrolę nad tym, co tutaj się dzieje. A ja już nie przedłużam i będę się z wami żegnał. Zapraszam na grupę facebookową oraz na Instagrama. Przypominam również, że powstała giełda, nasza giełda stalowych, gdzie możemy dokładnie takimi rzeczami się podzielić. Możemy wystawić na sprzedaż. Nieraz jest tak, że kupimy coś na złomie, bądź mamy coś na warsztacie niepotrzebnego. Może się komuś innemu przyda. Wystaw. Ty dostaniesz, powiedzmy, jakieś pieniążki za to, a ktoś jeszcze będzie szczęśliwy. Wszystkie linki w opisie. Tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Do zobaczenia. Cześć!